Dyrektor regionalny Lasów Państwowych w Białymstoku wystąpił do ministra środowiska z prośbą o poparcie wspólnych działań zmierzających do uzyskania przez Puszczę Białowieską na całym obszarze statusu obiektu światowego dziedzictwa ludzkości. Tu Lasy Państwowe wyszły z taką inicjatywą. Co więcej, ta inicjatywa poparcie Rady Naukowo-Społecznej Leśnego Kompleksu Promocyjnego, który no, aktualna Rada Naukowo-Społeczna zmieniła front i jest dość krytyczna w stosunku do obiektu światowego dziedzictwa, ale to jest bardzo ważne, że ta Rada wówczas poparła to utworzenie obiektu na terenie całej Puszczy, ponieważ w skład Rady Naukowo-Społecznej wchodzą samorządowcy. A więc ta opowieść samorządowców o tym, że oni byli wykluczeni, że w ogóle nie mieli żadnego wpływu na to, czy ten obiekt powstaje, jest absolutnie fikcją. Oni byli doskonale informowani i również, jak widać, brali w podejmowaniu decyzji o poparciu takich działań. No, rok później oficjalnie Polska i Białoruś złożyły wniosek renominacyjny do UNESCO, który po dwóch latach sprawdzania przez ekspertów międzynarodowych był już gotowy do zatwierdzenia. Jedynie UNESCO poprosiło o uzupełnienie tego wniosku o mapę tymczasowego strefowania i opis reżimów ochronnych, czyli powiedzmy taki roboczy plan ochrony. To jest zresztą standard. UNESCO od wielu lat już nie akceptuje żadnych wniosków o wpisanie obiektu na listę światowego dziedzictwa, jeżeli wnioskowi nie towarzyszy taki roboczy plan zarządzania. Ta mapa strefowania i opis reżimów ochronnych w poszczególnych strefach zostały dosłane i w czerwcu 2014 roku na posiedzeniu w Doha Komitet Światowego Dziedzictwa zaakceptował rozszerzenie obiektu na całą Puszczę Białowieską i zmianę jego nazwy na jednolitą angielską Białowieża Forest, bo poprzednio ta nazwa brzmiała Białowieża Forest, Białowieżska Puszcza, czyli z zachowaniem tej nazwy białoruskiej. I od roku 2014 obiekt obejmuje zasadniczo całą Puszczę w jej historycznych granicach. Wszyscy mieliśmy nadzieję, że ten wpis, że ten rozwój sytuacji pozwoli na wygaszenie konfliktów, które tu w Puszczy miały miejsce. I rzeczywiście tak to w roku 2013-2015 na początku wyglądało. Ten obiekt został wpisany na listę światowego dziedzictwa na podstawie dwóch kryteriów, które pokazują jakby dlaczego ta puszcza jest wyjątkowa. Kryterium dziewiąte mówi, że taki obiekt jest wyjątkowym przykładem, gdzie toczą się procesy ekologiczne i biologiczne ważne w ewolucji i rozwoju lądowych ekosystemów i zespołów roślin i zwierząt. Czyli mówię o tym, że taki obiekt zachowuje procesy naturalne. Oraz kryterium dziesiąte, które mówi, że obiekt zawiera siedliska naturalne najważniejsze istotne dla zachowania in situ różnorodności biologicznej. Znowu w takich dyskusjach bardzo często jest podnoszenie, że te dwa kryteria ze sobą są sprzeczne, aczkolwiek przy odpowiednim zarządzaniu obiektem, moim zdaniem, to się da bez problemu pogodzić. To, tak jak powiedziałem, UNESCO też wymaga, żeby każdy obiekt miał jakieś ciało nim zarządzające. Więc w tych dokumentach ustanawiających obiekt, w tej aplikacji, zawarto również porozumienie wskazujące, że takim ciałem będzie komitet sterujący obiektu.
w którego skład weszli dyrektorowie parków narodowych po stronie polskiej i białoruskiej oraz trzech nadleśniczych nadleśnictw puszczańskich, którzy zobowiązali się między innymi czuwać nad realizacją zadań wynikających z konwencji oraz realizacją decyzji Komitetu Dziedzictwa Światowego. No, niestety trzech zarządców, jak Państwo wiecie, w latach 2015-2019 mocno się wyłamało z tego zobowiązania. Tu macie pieczątki i nazwiska. Jeden z ówczesnych nadleśniczych jest od ponad roku generalnym dyrektorem Lasów Państwowych. I no, nie widać, żeby rzeczywiście popierał realizację tych wskazań konwencji w sprawie Puszczy Białowieskiej. Obiekt ma cztery strefy, może niedokładnie takie same po obu stronach puszczy, ale ja się skoncentruję na stronie polskiej. Strefa ochrony ścisłej, która obejmuje generalnie ściśle chronioną część Białowieskiego Parku Narodowego z wszystkimi reżimami takimi, jakie obowiązują w ochronie ścisłej. Potem strefa kolejna z ograniczonym dostępem, która obejmuje część Białowieskiego Parku Narodowego chronioną w sposób czynny oraz rezerwaty przyrody, a więc oczywiste, że nie jest tam dopuszczone ani pozyskanie drewna, ani polowania. Kolejna strefa obejmuje byłe lasy gospodarcze, gdzie leśnicy zadeklarowali, że nie będzie cięć, ale ta strefa jest i była dostępna w pełni wszystkim, którzy chcieli tam wejść, łącznie z dopuszczeniem polowań. No i ostatnia strefa o najniższym rygorze ochronnym, to jest strefa, w której zabiegi o charakterze gospodarczym są dopuszczone, łącznie z cięciami, o ile służą one renaturalizacji ekosystemów leśnych, które są położone w tej strefie. Niestety, jak powiedziałem, wbrew naszym nadziejom, ustanowienie tego obiektu nie zakończyło konfliktu w Puszczy Białowieskiej. W 2015 roku wraz ze zmianą władz ministerialnych zmieniły się również władze na wysokich szczeblach w Lasach Państwowych i zaczęło się znowu w Puszczy bardzo dużo dziać. Generalnie konflikt, który się toczy, to jest taki klasyczny konflikt między funkcją ekonomiczną a przyrodniczą lasu. Konflikt nierozwiązywalny, jeśli próbujemy maksymalizować te dwie funkcje w tym samym miejscu i czasie. One wymagają rozdzielenia albo w przestrzeni, albo w czasie, żeby mogły być realizowane w jakimś tam maksymalnym stopniu. Więc mamy problem, bo musimy zdecydować, właściwie politycy powinni zdecydować, co jest w Puszczy Białowieskiej najważniejsze. A więc jak tą puszczą zarządzać. I żeby podjąć taką decyzję, musimy zrozumieć, co jest w tej puszczy tak cenne i wyjątkowe, że zostało uznane w skali globalnej za warte ochrony. No, czy jest to jakość i ilość zasobów drzewnych? Prawdopodobnie częściowo tak. Prawdopodobnie w puszczy rzeczywiście te zasoby drzewne, takie surowcowe, są lepszej jakości i zasobność drzewostanów jest wyższa niż w przeciętnym lesie w Polsce. Ale z pewnością bardziej wyjątkowa puszcza jest pod względem ilości martwego drewna. Nie tylko ilości, ale również jego jakości, rozumianej jako skład gatunkowy tych martwych drzew, jako różnorodność rozmiarów tych drzew, jak też i różnorodność stopni rozkładu.
Już w 2 lata po powołaniu obiektu światowego dziedzictwa, w roku 2016, w lasach użytkowanych, gospodarczych, tego martwego drewna było ponad 40 metrów sześciennych na hektarę. Obecnie jest to około 70-80 metrów sześciennych na hektarze, gdzie w Polsce, w pozostałych lasach, ta ilość martwego drewna z reguły jest na poziomie kilku metrów sześciennych na hektarze. Nawet w lasach tak zwanych ochronnych, gdzie gospodarka jest ograniczona, nie przekracza 10 metrów sześciennych na hektar, więc jest dziesięciokrotnie mniej tego substratu niż w Puszczy Białowieskiej. I to jest bardzo ważne, ponieważ jest bardzo dużo organizmów takich typowo leśnych, których występowanie zależy właśnie od tego zróżnicowania i od ilości dostępnego martwego drewna w ekosystemie leśnym. Kolejnym bardzo ważnym elementem wyróżniającym puszczę i ważnym z punktu widzenia bioróżnorodności jest duża ilość drzewostanów pochodzenia naturalnego, które w puszczy nadal występują, nawet poza granicami Parku Narodowego, to są te zielone plamy na tej mapie. I oczywiście ich ilość niestety troszkę się nam skurczyła po tych cięciach w latach 2016-2018, ale nadal w porównaniu z innymi lasami polskimi ich udział jest bardzo wysoki i one ocalały, no modyfikowane, ale jednak ocalały wbrew temu, że lasy państwowe użytkowały rębnie Puszczę Białowieską przez te ostatnie ponad półwiecze i to użytkowały dość intensywnie, jak widać z kolei na tej mapie, te wszystkie czerwone plamy, to są drzewostany, które były użytkowane rębnie. Taką dobrą miarą stopnia naturalności lub z drugiej strony stopnia degradacji lasów jest liczba drzew, dużych drzew starych, które są na terenie lasu. I w Białowieskim Parku Narodowym średnia liczba drzew o wymiarach pomnikowych to jest około 1,5 drzewa na hektarze. W lasach gospodarczych, nadal w Puszczy Białowieskiej, to zagęszczenie drzew pomnikowych poza rezerwatami przyrody jest 100-krotnie niższe. Ale w pozostałych lasach Polski to zagęszczenie drzew pomnikowych jest średnio jeszcze 10-krotnie niższe niż w gospodarczej części Puszczy Białowieskiej. A z jednej strony oczywiście widać, jak bardzo gospodarka leśna już puszczę zmieniła, ale z drugiej strony nadal pokazuje jej bardzo dużą wyjątkowość na tle innych lasów naszego kraju. Tu jako progowe wymiary drzew pomnikowych były przyjęte wymiary za Pietrzakiem i Żywaczem z ich publikacji w 2011 roku, więc jeżeli ktoś jest zainteresowany, proszę sobie do tej publikacji sięgnąć. No i skoro mówimy o naturalności Puszczy Białowieskiej, to z tym terminem mamy bardzo dużo problemów. I przez ostatnie kilka lat no, odbyły się prawdopodobnie setki dyskusji na temat, czy puszcza jest naturalna, w jakim stopniu jest naturalna. A niestety na to pytanie moim zdaniem nie ma odpowiedzi. Jeśli sobie weźmiemy taką oś, na której po lewej stronie mamy las naturalny, nazwijmy go dziewiczy, nienaruszony, taki, gdzie stopa ludzka nie stanęła. Oczywiście takich lasów już nawet nie ma, a po prawej stronie tej osi mamy lasy przekształcone przez człowieka, sadzone często na gruntach porolnych i spróbujemy Puszczę Białowieską umieścić gdzieś na tej osi, to proszę Państwa, nie ma nikogo tak naprawdę, kto mógłby powiedzieć, że ona jest bardziej na lewo od środka, czy bardziej na prawo od środka tej osi. Ale
Jeśli uwzględnimy, że ponad 99% europejskich lasów liściastych i mieszanych jest w tym właśnie stanie takim mocno przekształconym, to to pytanie traci sens. Gdziekolwiek na tej osi byśmy nie umieścili tej Puszczy Białowieskiej, to ona jest bardziej naturalna i lepiej zachowana niż ponad 99% europejskich lasów liściastych. Więc nieważne, czy ona jest bardzo bliska lasowi naturalnemu, czy nie, jest po prostu najbardziej naturalna wśród wszystkich naszych europejskich lasów. I to jest jej wartością, to jest jej unikalną cechą. Dla Puszczy jest również unikalna jej historia, i to zarówno ta historia przyrodnicza, to jest jedyny znany mi obiekt na kontynencie europejskim, który ma naukowo potwierdzoną ciągłość pokrywy leśnej przez ostatnie prawie 12 tysięcy lat. W całej literaturze udało mi się znaleźć jeszcze jeden taki obiekt w Ameryce Północnej, który ma tak długą historię potwierdzoną badaniami palinologicznymi. Ale Puszcza jest też bardzo cenna z punktu widzenia historii kulturowej, historii jej zarządzania. Przez ponad 500 lat, od końca XIV wieku do I wojny światowej, Puszcza Białowieska była chroniona. No, oczywiście nie w ujęciu współczesnym ochrony przyrody, ona była chroniona jako obiekt łowiecki naszych królów, później carów rosyjskich. Ale niemniej to powodowało, że ona była chroniona przed użytkowaniem dębnym. I te unikalne cechy Puszczy. Tak? Halo, halo. Mam pytanie, bo tak, włączyłeś się do kamerka. Jakby mógł pan włączyć kamerkę? Ale muszę wyjść z tego trybu w tym momencie. Okej. Okay. Na chwilkę tylko. Tak, tak, tak. Moment. Tak, już. Bo z jakiegoś względu się. Już będzie pan na ekranie prezentacji, tam pojawia się na dole taki pasek, aplikacja, pocztracownia. On czasami trochę zasłania prezentację, szczególnie jest coś w dolnej części napisane. Tam z prawej strony tego paska jest napisane ukryj i można. Już ukryłem. Może... Super. Tylko teraz jakbyśmy wrócili okay, do prezentacji. Możemy wrócić? Już bardzo przepraszam. Tak, jak najbardziej. Dobrze, to ja przepraszam za to niedopatrzenie. Tam w międzyczasie widziałem, że się przejęzyczyłem chyba, bo ktoś wypunktował, że Puszcza zachowała ciągłość przez 18 tysięcy lat. Wydaje mi się, że mówiłem o 12 tysiącach lat. I jeżeli powiedziałem 18, to oczywiście to nie jest prawdą. Mowa jest o 12 tysiącach lat ciągłości pokrywy leśnej, jeśli chodzi o kompleks leśny. Wracam do wątku. Te wyjątkowe cechy Puszczy Białowieskiej przyciągają zainteresowanie społeczne, przyciągają zainteresowanie ludzi, którzy przyjeżdżają tu i po prostu przyczyniają się do rozwoju regionu. Właśnie to, że Puszcza jest tak wyjątkowa pod względem przyrodniczym i że jest chroniona, powoduje, że ludzie przyjeżdżają i są gotowi za to zapłacić. I to powoduje, że no, Białowieża wygląda tak, jak tu mamy na dolnym zdjęciu, a 99% wsi położonych w innych kompleksach leśnych w Polsce wygląda tak, jak na tym zdjęciu u góry. Ale do tej kwestii jeszcze wrócę w dalszej części prezentacji. Skoro no mniej więcej bardzo króciutko przedstawiłem, dlaczego ta puszcza jest taka wyjątkowa, to żeby zdecydować, jak nią zarządzać, powinniśmy również się zastanowić, co zagraża tym wyjątkowym walorom Puszczy Białowieskiej i dlaczego one przetrwały tu, a w innych lasach nie. I jednym z takich
podstawowych powodów jest to, że aż do I wojny światowej puszcza była użytkowana wyłącznie w tak zwany tradycyjny sposób. W puszczy wyrabiano siano, w puszczy było łubatnictwo, w puszczy był wypas. Były też okresy, kiedy różne części puszczy podlegały częściową wyrębom i wypalano tam potaż czy węgiel drzewny, ale planowa gospodarka leśna, która polega na wycinaniu lasu i sadzeniu określonych składów gankowych, czyli na planowej, stopniowej zmianie całego krajobrazu, ta gospodarka leśna pojawiła się w puszczy dopiero po I wojnie światowej. A więc puszcza, w odróżnieniu od innych lasów polskich, a już na pewno europejskich, różni się tym, że gospodarka leśna zmieniała ją zaledwie przez 100 lat, a nie przez 200 czy 300. To już profesor Simona Kossak około 20 lat temu napisała, że największym wrogiem puszczy jest tak naprawdę las. Las uprzątnięty, uporządkowany, o składzie gatunkowym odpowiadającym potrzebom człowieka, a nie wynikającym z procesów naturalnych. I ten las no, jest problematyczny, zwłaszcza jeżeli jest wprowadzany przy pomocy ciężkiego sprzętu, bez oglądania się na warunki na przykład pogodowe, bo to prowadzi do I wydawałoby się jednak, proszę Państwa, że skoro w Puszczy Białowieskiej jest tyle różnych obiektów chronionych, jest Park Narodowy, Rezerwaty Przyrody, zresztą za chwilkę Państwu pokażę listę tych form ochrony przyrody, to powinien być obiekt chroniony idealnie. Ale druga strona tej monety jest taka, że wiele nakładających się na siebie ustawowych form ochrony przyrody i pozaustawowych różnych ograniczeń powoduje, że mamy do czynienia z wieloma zakazami i nakazami, które nakładają się na siebie i tak naprawdę bardzo trudno jest się zorientować w terenie, co wolno w danym miejscu lub czego nie wolno. Tu pozwoliłem sobie przenieść powierzchnię na długość kreski, żeby pokazać Państwu, jak ustawowe formy ochrony przyrody pokrywają Puszczę Białowieską, czyli z całej powierzchni 63 tysięcy hektarów, ponad 10 tysięcy hektarów jest w granicach parku, reszta razem z przedpolem puszczy jest objęta obszarem chronionego krajobrazu, jest ponad 12 tysięcy hektarów rezerwatów przyrody, obszar Natura 2000 również obejmuje całą puszczę, później użytki ekologiczne, stanowiska dokumentacyjne, pomniki przyrody, gatunki chronione. Na to nakładają się jeszcze nieustawowe formy ograniczenia użytkowania, właściwie ustawowe, ale wynikające z ustawy o lasach, czyli leśny kompleks promocyjny, lasy ochrony, ostoi zwierzyny, strefy referencyjne, a na to wszystko mamy nałożone jeszcze dwie formy ochrony przyrody międzynarodowej, czyli rezerwat biosfery UNESCO i transgraniczny obiekt światowego dziedzictwa UNESCO. Łącznie, no śmiało można powiedzieć, że każdy hektar Puszczy Białowieskiej jest chroniony co najmniej 3-4-krotnie. Dodatkowo problemem w zarządzaniu Puszczą Białowieską z punktu widzenia gospodarki leśnej jest wysycenie obszaru gatunkami chronionymi. Jestem przekonany, że każde większe drzewo, które jest ścinane, gdyby zostało obejrzane przez lichenologa, entomologa, bryologa, to na każdym takim drzewie znalazłby się co najmniej jeden gatunek chroniony.
To powoduje, właśnie te nakładające się formy ochrony przyrody i to wysycenie obszaru gatunkami chronionymi, to powoduje, że mamy w Puszczy do czynienia z bardzo ostrym konfliktem między przepisami ustawy o lasach, która na przykład nakazuje zwalczanie naturalnych procesów, takich jak gradacja kornika drukarza, która nakazuje odnawianie w ciągu kilku lat terenów, które zostały pozbawione okrywy leśnej. Więc między przepisami ustawy i celami obiektu światowego dziedzictwa. Dodatkowo mamy konflikt między różnymi administracjami, które zarządzają Puszczą Białowieską, a których kompetencje nakładają się i cele są czasami sprzeczne. Chodzi mi o administrację Parku Narodowego, trzech nadleśnictw, bo to są trzy odrębne jednak jednostki administracyjne, ale również Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska oraz samorządów. Jest bardzo wielu, można powiedzieć, równorzędnych gospodarzy, którzy próbują forsować swoje interesy. Jednak największym problemem, jeśli chodzi o taką stabilność zarządzania puszczy, jest to, że administracja lasów państwowych podejmuje często jednoosobowo decyzje nie w oparciu o wiedzę naukową czy o rzeczywiście interes państwa, a w oparciu o doraźny interes polityczny korporacji lasów państwowych. I tu ja nie mówię, proszę państwa, o decyzjach podejmowanych przez nadleśniczych, tylko konkretnie o decyzjach podejmowanych na dużo wyższym szczeblu regionalnej dyrekcji czy generalnej dyrekcji, gdzie jakby polityka zmienia się wraz ze zmianą dyrektora. A jak bardzo ta polityka nie przystaje do obiektu światowego dziedzictwa, pokazuje na przykład zapis z właśnie opracowywanego dokumentu założenia do sporządzenia projektu planu urządzenia lasów w nadleśnictwach Białowieża-Rowsk-Zhajnówka z 25 lutego tego roku, gdzie w punkcie wytyczne w sprawie użytkowania ubocznego oraz gospodarowania łowieckiego zapisano doprowadzić do sytuacji, gdzie będzie możliwe prowadzenie pozyskania zwierzyny w obszarach referencyjnych i rezerwatach przyrody. Rezerwaty przyrody, które jak Państwo pamiętają są w tej drugiej strefie, czyli jakby w dokumencie planistycznym próbuje się zapisać zapis sprzeczny z sposobem zarządzania obiektu światowego dziedzictwa. Po co, dlaczego, no jest to dla mnie po prostu zaskoczenie i zupełnie nie mogę zrozumieć tej nieracjonalnej decyzji. Żeby rozwiązać te konflikty, te problemy, my proponujemy utworzenie Parku Narodowego Puszczy Białowieskiej w oparciu o już istniejące strefowanie obiektu światowego dziedzictwa, nieco uproszczone. Proponujemy zachowanie ochrony ścisłej na takim poziomie, jaki on jest w tej chwili. Utworzenie jednej strefy ochrony czynnej, nazwijmy to, która byłaby bez ograniczeń dostępu, ale, a więc tak naprawdę puszcza stałaby się bardziej otwarta dla ludzi niż jest w tej chwili, gdzie na przykład wstęp na teren rezerwatów przyrody nie jest możliwy. Przy czym ta ochrona czynna jest rozumiana głównie jako ochrona skierowana na ochronę konkretnych gatunków lokalnie, na przykład poprzez wykaszanie łąk, poprzez utrzymywanie bardziej otwartych drzewostanów w miejscach, gdzie jest szansa na utrzymanie dąbrowy świetlistej i tym podobne działania, natomiast z minimalizacją ingerencji w pozostałe drzewostany. No i strefa ostatnia, która obejmuje około 25% powierzchni puszczy, objęta ochroną krajobrazową, gdzie dopuszczamy pozyskanie drewna na potrzeby
lokalny. Ta idea jest bardziej szczegółowo opisana w publikacji opracowanej przez zespół pod kierownictwem profesora Tomasza Wesołowskiego. Ona jest dostępna na stronie forestbiology.org, więc tam Państwa odsyłam po szczegóły. A tak naprawdę to opracowanie to jest po prostu uwspółcześnienie projektu ustawy o utworzeniu Parku Narodowego Puszczy Białowieskiej, który był wypracowany przez zespół ekspercki powołany przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego w roku 2006. Dlaczego Park Narodowy? No, wiele osób oczywiście pyta i pyta bardzo krytycznie, dlaczego. Z przewodniczego punktu widzenia, dlatego, żeby nie dopuścić do dalszego ujednolicenia Puszczy Białowieskiej w stosunku do innych lasów Polski. Bo oczywiście ja zawsze powtarzam, lasy w Polsce są zarządzane dobrze. Natomiast Puszcza Białowieska jest obiektem na tyle wyjątkowym, że ta standardowy sposób zarządzania powoduje, że obniżamy jej wartość, obniżamy jej jakość i ona się staje coraz bardziej podobna do wszystkich innych lasów gospodarczych, a więc tracimy jej wyjątkowość. Ale Park Narodowy jest też bardzo ważny z punktu widzenia możliwości rozwoju ekonomicznego regionu, bo rozwój ekonomiczny to jest zawsze konkurencja o pewne ograniczone zasoby i w tym przypadku, wbrew dyskusji takiej publicznej, która najczęściej się toczy, zasoby leśne wcale nie są tu tym ograniczonym zasobem. Jak spojrzymy na mapę lesistości Polski, bardzo wiele regionów w Polsce ma lesistość porównywalną z lesistością regionu Puszczy Białowieskiej. Pod tym względem absolutnie nie jesteśmy wyjątkowi. Natomiast chciałem zwrócić uwagę, że jeżeli porównamy tę mapę lesistości z mapą poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich, to po pierwsze bardzo wyraźnie rzuca się w oczy dużo lepszy rozwój Polski zachodniej. I teraz zwróćcie Państwo uwagę, tam w tej zachodniej części Polski są takie wyspy o kolorze tym takim rdzawym czy pomarańczowym, czyli obszary o niskim i bardzo niskim rozwoju społeczno-gospodarczym. I jak porównacie to z mapą lesistości, to okazuje się, że to są obszary o najwyższej lesistości. A to są tereny lasów bardzo intensywnie użytkowanych gospodarczo. Lesistość i użytkowanie lasu wcale nie oznacza rozwoju regionalnego. Teraz jak spojrzymy sobie na wschodnią część tej mapy, to no, niestety przeważają gminy o niskim, bardzo niskim poziomie rozwoju. A takie wyspy stanowią tereny wokół większych miast, jak Warszawa, Olsztyn, Białystok, Lublin, ale też jak umiejscowimy sobie tu na tej mapie mniej więcej położenie parków narodowych, to okazuje się, że wokół parków narodowych są właśnie też takie jaśniejsze wysepki. Zwłaszcza to jest widoczne w przypadku Bieszczadzkiego Parku Narodowego, gdzie no nie ma powodu, żeby uważać, że jest jakakolwiek inna przyczyna tak wysokiego, kontrastującego wręcz z otoczeniem rozwoju gospodarczego tego regionu, niż to, że jest tam Bieszczadzki Park Narodowy, który ściąga turystów, który ściąga fundusze. No, wracając do Puszczy, oczywiście tu utworzenie Parku Narodowego bardzo często jest stawiane w kontrze w stosunku do rozwoju sektora drzewnego i do możliwości utrzymania sektora drzewnego. Jest to rzeczywiście poważny problem, bo aż 7% osób zatrudnionych w przedsiębiorstwach w regionie jest zatrudniona w zakładach przetwórstwa drewna. I zapotrzebowanie tych zakładów na drewno
jest na poziomie, zostało szacowane na poziomie około 90 tysięcy metrów sześciennych rocznie, a według samorządowców lokalnych nawet 300 do 400 tysięcy metrów sześciennych rocznie. Tylko proszę Państwa, jak porównamy te oszacowanie z historycznymi ilościami drewna wycinanego i sprzedawanego na lokalny rynek, to na przykład w dekadzie 96-2005, kiedy pozyskanie było na poziomie 130-140 tysięcy metrów sześciennych rocznie, zaledwie 25 tysięcy metrów sześciennych było sprzedawane na rynek lokalny. A więc z tego widać, że od dekad tak naprawdę sektor drzewny rozwijał się w oparciu o drewno wywożone z zewnątrz. W bardzo małym stopniu to lokalne drewno było przetwarzane przez lokalne przedsiębiorstwa. Związane to jest po pierwsze z tym, że no, drewno, każdy produkt potrzebuje drewna określonej jakości, ale też i z tym, że w lasach państwowych przez ostatnią, no już ponad dekadę, chyba 15 lat lub 20, sprzedaż drewna jest prowadzona w systemie przetargowym. A więc nabywcy dużych ilości drewna muszą stanąć do aukcji i to, że za czyimś płotem jest wycinane drewno, to nie znaczy, że on jest w stanie kupić to drewno na swoje potrzeby, jeżeli jest przedsiębiorcą. Bo to drewno często w aukcji kupi ktoś ze Śląska, a z kolei nasi przedsiębiorcy kupują drewno w innych częściach Polski. Tak to działa i to powoduje, że rozwój tego sektora absolutnie nie jest związany z tym, czy w ogóle jest pozyskanie w Puszczy Białowieskiej i na jakim poziomie to pozyskanie jest. Tym przykładem jest również no, największy zakład przetwórstwa drzewnego w regionie, IKEA Industry w Orli, który działa, rozwija się i już wiele lat temu zadeklarował, że nie będzie przetwarzał drewna z Puszczy Białowieskiej. Ten zakład jest położony około 200 km od Puszczy Białowieskiej i jest doskonałym przykładem również na to, że inwestycje, łącznie z inwestycjami w zakresie przetwórstwa drzewnego, nie zależą od tego, czy i ile się pozyskuje drewna, tylko zależą od tego, jakie warunki zaoferują inwestorom lokalne samorządy. A problemem, z którym samorządy muszą się zmierzyć i który jest bardzo trudny do przeskoczenia, jest to, że nasze województwo generalnie, województwo podlaskie, ma bardzo niską atrakcyjność inwestycyjną. W rankingu województw naszego kraju niestety województwo podlaskie jest na ostatnim miejscu pod względem atrakcyjności inwestycyjnej. I to z pewnością dotyczy wszystkich obszarów przemysłu, wszystkich obszarów, w które ktoś chciałby zainwestować, prócz turystyki, która rozwija się bardzo dobrze, co prawda głównie w gminie Białowieża, no ale to jest spowodowane tym, że gmina Białowieża jest taką bramą do Parku Narodowego i ten sektor przynosi bardzo wysoki zysk corocznie. Przynosił, no w tym roku ta sytuacja się załamała, ale wierzę w to, że wraz z luzowaniem gospodarki sektor turystyczny się odrodzi stosunkowo szybko, zwłaszcza, że nadal pozostaną różne obostrzenia, jeśli chodzi o wyjazdy zagraniczne, więc Polacy będą częściej i chętniej wyjeżdżać do obiektów atrakcyjnych turystycznie na terenie naszego kraju. Ten sektor jest dochodowy, co więcej, zysk z tego sektora zostaje w kieszeniach lokalnych społeczności, lokalnych przedsiębiorców. Podczas gdy w tym samym czasie gospodarka leśna w Puszczy Białowieskiej
generuje straty. Ona jest dotowana przez Lasy Państwowe w kwocie ponad 20 milionów rocznie ostatnio. Czy to są pieniądze, które są pompowane w zarządzanie puszczą, pieniądze, które się nigdy nie zwrócą. Bardzo mi się podoba propozycja, która padła, o ile pamiętam, ze strony doktora Kostki. Dajcie te 20 milionów lokalnemu parkowi narodowemu, a region będzie kwitł. No, park narodowy jest też odpowiedzią po prostu na zapotrzebowanie społeczne. Według sondażu Kantar Public przeprowadzonego w 2018 roku aż 84% respondentów powiedziało, że zdecydowanie cała polska część Puszczy Białowieskiej powinna być parkiem narodowym. Jak bardzo atrakcyjnie turystyczny jest to region, no, świadczy też to, że National Geographic parę miesięcy temu wskazał Puszczę Białowieską jako jedno z polecanych miejsc do odwiedzenia w roku 2020. Gdyby nie pandemia, prawdopodobnie w tym roku mielibyśmy bardzo wielu turystów, którzy skorzystaliby z podpowiedzi National Geographic. Teraz wprowadzenie, utworzenie takiego parku narodowego wiąże się z pewnymi problemami. Problemem jest między innymi niechęć lokalnych samorządów, które blokują powstawanie parków narodowych nie tylko białowieskiego, ale w ogóle w skali całego kraju. I żeby ten problem zniknął, niezbędna jest zmiana brzmienia artykułu 10 ustęp 2 ustawy o ochronie przyrody, który mówi, że określenie i zmiana granic parku narodowego może nastąpić po uzgodnieniu z właściwymi organami samorządu terytorialnego. Należy to zmienić po prostu na po zaopiniowaniu. Taki projekt był złożony około 10 lat temu już do Sejmu. Była cała kampania oddajcie parki narodowe narodowi. Niestety ta ustawa nigdy nie przeszła przez Sejm. Ona jest blokowana przez samorządy, które uważają, że to odbiera im prawo głosu, co jest absolutnie nieprawdą. Zaopiniowanie wymaga po prostu tego, żeby usiąść z partnerami do stołu na równych warunkach. Natomiast uzgodnienie powoduje, że już wielokrotnie wstępne jakieś uzgodnienia były przez samorządy po prostu przerywane przez wywrócenie stolika i podbijanie jakby oczekiwań coraz wyżej i wyżej. Ale oczywiście takie samorządy, o przepraszam, jeszcze jedna rzecz mi tu umknęła, mianowicie zgadzam się w 100%, że w stosunku do gruntów prywatnych czy komunalnych ten zapis nadal może brzmieć uzgodnienie. Nie ma powodu, żeby powiększenie parku narodowego na gruntach prywatnych mogło zajść bez uzgodnienia. Natomiast jeżeli mówimy o gruntach Skarbu Państwa, których wszyscy jesteśmy właścicielami, wszyscy obywatele Polski, opiniowanie jakby powoduje, że wszystkie strony stają się sobie równe. Ale oczywiście takie samorządy parkowe wymagają też wsparcia, bo z pewnością pewne ścieżki rozwoju im się zamykają. Więc po pierwsze należy zmienić również brzmienie rozporządzenia ministra rozwoju i finansów w sprawie zwrotu utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku, tak żeby gminy mogły uzyskać zwrot podatku leśnego, te 50%, o które podatek od obszarów chronionych jest niższy w stosunku do lasów gospodarczych. Myślę też, że na pewno dobrze by było wprowadzić takim gminom preferencyjne zasady przyznawania zewnętrznego dofinansowania różnych projektów, na przykład dodatkowe punkty w ocenie, czy
obniżenie wysokości wkładu własnego, na przykład uzależnione od tego, jaki procent gminy jest objęty ochroną w formie parku narodowego. Im wyższy procent, tym więcej punktów i tym niższy wymagany wkład własny, czyli coś za coś. Niestety, ponieważ no, ten pierwszy warunek, czyli zmiana uzgodnienia na zaopiniowanie, jest broniony przez samorządowców jak niepodległość, to można też rozważyć alternatywne rozwiązanie, które polega na wprowadzeniu do polskiego systemu ochrony przyrody 11 formy ochrony przyrody o nazwie obiekt światowego dziedzictwa. Taki obiekt byłby ustanawiany po wpisaniu danego obiektu na listę UNESCO, a więc jak na razie jedynie Puszcza Białowieska byłaby objęta tą formą ochrony przyrody. Taki obiekt byłby zarządzany zgodnie z planem zarządzania przedstawionym na etapie wpisu uzgodnionym z UNESCO, czyli no w przypadku Puszczy to jest ta mapa strefowania z zasadami tego strefowania, ale żeby uniknąć właśnie konfliktu interesów różnych zarządców, taki obiekt musi mieć własną niezależną administrację. Administrację niezależną od lokalnych układów, od interesariuszy typu Lasy Państwowe, najlepiej administrację nadzorowaną bezpośrednio przez ministra właściwego do spraw środowiska, a może jeszcze lepiej ministra właściwego do spraw kultury. Dziękuję Państwu bardzo. Halo? Ja już się pojawiam. Tak, słyszę już Pana. Dzień dobry, dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo za prezentację. Zanim przejdę do... Halo, halo, czy mnie słychać? Tak, ja Pana słyszę. Dobrze, super. To chciałbym zapytać o taką rzecz, która często pojawia się w dyskusjach, powiedzmy, mediowych. To jest kwestia gradacji kornika w Puszczy i jak on się ma, jakie są te kolejne etapy i czy to jest złe, czy dobre dla Puszczy. Jak pan to ocenia? Bo tutaj jakby często się to pojawia ten temat, czy Puszcza już jest zniszczona zupełnie przez kornika, że ekolodzy zablokowali możliwość wycięcia 7 świerków i przez to Puszcza już jest właściwie do niczego. To bardzo bym prosił o odpowiedź, a ja będę teraz zbierał pytania od uczestników i będę je przekazywał za chwilkę. No, na temat kornika już było bardzo wiele wypowiedzi i moich, i innych osób. Z pewnością ten argument o tych 7, właściwie 27 świerkach, które były by zarzewiem gradacji, jest po prostu bzdurny, bo w tym samym okresie na przykład w Parku Narodowym było prawdopodobnie setki, jeśli nie tysiące martwych świerków. Więc to, czy wycięto te 27, czy nie, nie ma absolutnie żadnego znaczenia. Kornik jest, znaczy gradacja kornika drukarza jest w tego typu ekosystemach leśnych jak Puszcza Białowieska, zwanym naturalnym zaburzeniem. Problemem w przypadku współczesnej puszczy jest to, że w czasie ostatniego wieku posadzono stosunkowo duże obszary monokultur świerkowych, często na siedliskach takich, gdzie świerk nie powinien dominować. I teraz, gdy zaostrza nam się ocieplenie klimatu, gdy mamy do czynienia z suszami bardzo częstymi i bardzo takimi głębokimi, jak na przykład ta wiosna, no niestety te świerki na niewłaściwych siedliskach zaczynają być osłabione i są atakowane przez kornika drukarza, który no,
je dobija. No jest to proces, którego obawiam się nie jesteśmy w stanie zatrzymać. I takie standardowe podejście, jakie normalnie leśnicy stosują, czyli wyrąb drzewostanów zaatakowanych, nie zatrzymałby tu gradacji ze względu na to, że w puszczy jest bardzo dużo obszarów chronionych, gdzie i tak ten kodnik by się namnażał. A jak bardzo zmienia się krajobraz potraktowany w taki tradycyjny sposób, no to widać na przykład w Beskidach, gdzie w wyniku gradacji kodnika drukarza całe zbocza, całe wzgórza zostały pozbawione lasu. I o ile z gospodarczego punktu widzenia takie działanie ma sens, bo pozwala na wykorzystanie drewna i pozwala na posadzenie lasu, być może o bardziej dopasowanym składzie gatunkowym do przyszłych klimatów, do przyszłego klimatu, o tyle w Puszczy Białowieskiej uważam, że takie działanie nie ma sensu, bo po pierwsze jest to jedyny obiekt, gdzie jest nadzieja, że procesy naturalne są w stanie z dużym sukcesem przyczynić się do odnowienia tego lasu. I te składy gatunkowe, które powstaną w procesach naturalnych, będą prawdopodobnie lepiej dopasowane do przyszłego klimatu niż to, co my wymyślimy i posadzimy sztucznie. Dodatkowo jest wiele prac naukowych, które pokazują, że odnowienie lasu pod osłoną nawet martwych drzew zachodzi dużo bardziej intensywnie, z dużo większą sprawnością niż na terenie otwartym, więc znowu wycinanie i zostawianie takich terenów bez odnowienia sztucznego też nie ma sensu. Także zgadzam się, tu ktoś napisał, natura sobie poradzi. W Puszczy Białowieskiej na pewno natura sobie poradzi. Być może nie w sposób, który zadowalałby leśników, nie w sposób, który odpowiada naszym wyobrażeniom, ale myślę, że natura jest w stanie na razie jeszcze zapewnić ciągłość Puszczy Białowieskiej. Dziękuję bardzo. To przekażę te pierwsze pytanie od użytkownika i już tradycyjnie będzie to pytanie od profesora Piotra Skubały, który prowadził pierwszy webinar u nas. Co by się musiało stać, aby cała Puszcza Białowieska stała się parkiem narodowym, oprócz zmiany zapisów w ustawie o ochronie przyrody? Wierzy pan w powodzenie takiego planu? Staram się być optymistą. Staram się być optymistą, natomiast wiem z doświadczeń takich spoza naszego kraju, że ten proces dochodzenia, rzeczywiście partycypacyjnego chodzenia do ustanowienia obszaru chronionego może trwać 20-30 lat. Tak było na przykład w Parku Narodowym Fuglafjället w Szwecji, gdzie około 30 lat trwały negocjacje, rozmowy między rządem a lokalnymi mieszkańcami i przedsiębiorcami, aż uzyskano jakieś porozumienie. Myślę, że u nas jest to też możliwe, bardzo w to wierzę, pod warunkiem, że rzeczywiście wszyscy będą traktowani jako równorzędni w tej rozmowie. Ale też no, z drugiej strony dlatego proponuję rozwiązanie alternatywne, czyli ustanowienie nowej formy ochrony przyrody. Jasne, dziękuję bardzo. Kolejne pytanie od jakiego rodzaju projekty edukacyjne ze strony Parku Narodowego są prowadzone dla samorządów lokalnych, lokalnej społeczności, by uświadomić im jej ogromną wartość i cel ochrony? Czy są w ogóle prowadzone, bo to porozumienie rozwiązywałoby wiele problemów?
Są prowadzone, jakie, ja się nie podejmuję ich wymienić, ponieważ no, ja nie pracuję w Parku Narodowym. Myślę, że Park Narodowy, jeśli Państwo zajrzycie na jego stronę internetową, to tam takie informacje znajdziecie. Są prowadzone takie projekty, natomiast jakby problemem Puszczy Białowieskiej jest to, że oprócz projektów edukacyjnych prowadzonych przez Park Narodowy są też projekty edukacyjne prowadzone przez ośrodki edukacji leśnej i często te przesłania są sprzeczne. W związku z tym, no, jak gdyby trudno osiągnąć rzeczywiście jakiś realny efekt tej edukacji, jeśli jedno źródło mówi, przyroda sobie doskonale poradzi, powinniśmy zostawić Puszczę Białowieską procesem naturalnym, a drugie źródło mówi, jak nie będziemy puszczy wycinać i odnawiać, to ona zginie. A tak to mniej więcej wygląda, oczywiście w dużym uproszczeniu. Jasne, bardzo dziękuję. Tutaj pytanie o obecny stan Białowieży. Co pan profesor sądzi o obecnej sytuacji w Białowieży? Rozumiem, że chodzi o stan, chyba o stan Parku Narodowego. Czyli po cięciach, tak mi się wydaje, że o to pyta pan Marek. No, no właśnie, nie bardzo wiem, o co pan Marek pyta. Po pierwsze, w Parku Narodowym nie było żadnych cięć. To należy jasno sobie powiedzieć i jednoznacznie. Cięcia były prowadzone poza granicami Parku Narodowego i generalnie również poza granicami rezerwatów przyrody. Tam chyba tylko jeden czy dwa jakieś takie lekkie naruszenia granicy rezerwatów było. I tu pod tym względem mamy sytuację klarowną. Cały czas toczy się dyskusja o tym, co zrobić z tymi nieraz bardzo dużymi zrębami, które zostały wykonane, czy dopuścić ich sztuczne jakieś odnowienie, czy chociaż je ogrodzić, czy też po prostu zdać się na siły natury. Tu ścierają się różne opinie. A na razie sytuacja jest no, dość spokojna, bo skończyły się limity cięć wszystkim nadleśnictwom puszczańskim. Nowe aneksy nie zostały podpisane, te przygotowane aneksy nie zostały podpisane. Nowe plany urządzenia są, jak już wspominałem, w trakcie przygotowania, więc jest to wszystko takie zawieszone. Chyba wszystkie strony tej dyskusji czekają na jakiś wyraźny ruch ze strony przeciwnej. Tutaj pytanie jest jakby nie o samą puszczę, ale rozumiem, że temat jest dosłownie bardzo palący. Jak ocenił pan skalę zagrożenia dla ekosystemu Biebrzańskiego Parku Narodowego przez obecnie trwające pożary? No, jest to bardzo poważny problem, który, powiedzmy tak, jeżeli by się okazało, że te pożary, które w tej chwili przetaczają się przez Biebrzański Park Narodowy, są jedynie tak zwanymi pożarami powierzchniowymi, czyli płonie trzcina, tużycowiska i tak dalej, to straty przyrodnicze będą stosunkowo niewielkie, bo roślinność powinna się zregenerować, no, myślę, że w ciągu roku nieźle powinno to zacząć wyglądać. No, straty są bardzo wysokie w lęgach ptasich, bo te ptaki wodno-błotne gniazdują z reguły jednak na powierzchni ziemi i bardzo wiele gniazd prawdopodobnie spłonęło. Ale niemniej, jeżeli to by był tylko powierzchniowy pożar, to te straty zregenerują się dość szybko. Natomiast jeżeli dojdzie do zapłonu złoża torfowego, jeżeli dojdzie do pożaru podpowierzchniowego,
to zniszczy cały ekosystem, to zniszczy możliwość kumulowania wody przez torfowiska. To można powiedzieć, zresetuje cały ekosystem parku do poziomu wyjściowego i obawiam się, że straty te będą się regenerować przez co najmniej kilkadziesiąt, jak nie kilkaset lat, nim ekosystem wróci do takiego normalnego funkcjonowania. Z drugiej strony, no w związku ze zmianami klimatu, w związku z rosnącymi temperaturami, w związku z suszami, należy zapytać, czy w ogóle ekosystemy bagienne w naszej strefie będą miały szansę normalnie jeszcze kiedykolwiek funkcjonować. Ale to jest zupełnie osobna dyskusja. Jasne, to tutaj jest pytanie też bardzo na czasie, teraz jakby trochę uzupełnienie do pytania pana Marka sprzed chwili. Jeżeli chodzi o zagrożenie pożarowe w puszczy obecnie, teraz, to jak pan je ocenia? Puszcza no, znajduje się w tej samej strefie klimatycznej co reszta kraju i jeśli Państwo zaglądacie na przykład na stronę internetową czy IMGW czy Instytutu Badawczego Leśnictwa, tam są publikowane mapy zagrożenia pożarowego, mapy wilgotności gleby. Jest to katastrofa w skali całego kraju. A więc również Puszcza Białowieska, no to zagrożenie pożarowe jest bardzo wysokie. Natomiast to, na co chciałem zwrócić bardzo w tym kontekście uwagę, to, że ten pożar w Biebrzańskim Parku Narodowym, jak i 99% pożarów lasów w Polsce, to nie są pożary, które powstają z przyczyn naturalnych. Te pożary są wzniecane przez człowieka. Ja się zgadzam, że w większości przypadków to są wypadki, to są jakieś zapruszenia, to jest niedopilnowanie ognia, czy łamanie prawa, tak jak w przypadku Biebrzy prawdopodobnie, która zaczęła płonąć, bo rolnicy wypalali łąki, co jest niezgodne z prawem. A więc oczywiście to zagrożenie pożarowe jest bardzo wysokie, ale tu bardzo ważną rolę odgrywa nasze zdyscyplinowanie i nasza świadomość tego zagrożenia pożarowego. I odpowiedzią, jedną z odpowiedzi na to zagrożenie pożarowe w puszczy powinno być między innymi kanalizowanie w takich okresach jej udostępnienia. Zgadzam się również, że w takim przypadku nadleśnictwa mają prawo, znaczy, że mają prawo, to wynika z ustawy o lasach, ale że powinny zamykać przynajmniej te obszary nadleśnictw, które są porośnięte młodnikami iglastymi, które są porośnięte na przykład suchym o tej porze trzcinnikiem, żeby ograniczyć również możliwość takiego no, przypadkowego zaproszenia ognia. Ale przede wszystkim trzeba tłumaczyć ludziom, trzeba ludzi edukować, trzeba ludzi uczulać, że to my jesteśmy tak naprawdę przyczyną pożarów leśnych i to bez względu na stopień ich zagrożenia pożarowego. Dziękuję. Tutaj tym razem pan Michał pyta o martwe drewno. Na początku była mowa o martwym drewnie. Jakie znaczenie gospodarczo-ekonomiczne ma martwe drewno? A ja tutaj bym tylko dorzucił pytanie od siebie w taką drugą stronę. Na ile martwe drewno stanowi zagrożenie obecnie w momencie suszy, czy pożarowe zagrożenie? To tak tylko dopytam. Bardzo złożone te pytania są. Gospodarczo-ekonomiczne znaczenie martwego drewna, no oczywiście nie możemy rozpatrywać w tym przypadku znaczenia surowcowego,
bo jeżeli martwe drewno w ujęciu takim ekologicznym rozumiemy, no to jest takie drewno, które zostało w ekosystemie leśnym. Natomiast martwe drewno odgrywa pewną rolę w atrakcyjności, w podnoszeniu atrakcyjności obszarów leśnych. To jest ten element, który przyciąga przyrodników z punktu widzenia nawet tylko krajobrazowego, ale to jest też ten element, ten substrat w lesie, na którym rozwija się bardzo dużo rzadkich gatunków organizmów, poczynając od grzybów, poprzez mszaki, porosty, po również kręgowce, na przykład dzięcioł trójpalczasty, taki klasyczny, czy dzięcioł białogrzbiety, które są uzależnione od martwego drewna. A więc to obecność martwego drewna, obecność tych organizmów napędza ekonomię w branży turystycznej. I tu nie ma co do tego żadnych wątpliwości. Takimi no, może mniej wyraźnymi korzyściami gospodarczo-ekonomicznymi może być to, że w martwym drewnie rozwija się bardzo dużo grzybów i przynajmniej część z nich zawiera w sobie substancje, które są substancjami leczniczymi. Bardzo wiele z tych grzybów jeszcze pod względem nawet nie zostało przebadane. A więc potencjalnie może to być źródło lekarstw na przyszłe schorzenia, czy na już istniejące schorzenia, może nawet na tego naszego nieszczęsnego koronawirusa. Natomiast jeśli chodzi o pana pytanie, czyli martwe drewno, zagrożenie pożarowe, to zagrożenie jest bardzo duże, jeżeli mamy do czynienia z martwym drewnem drobnowymiarowym, czyli jeżeli to są drobne gałązki, zwłaszcza jeszcze z igłami na przykład, czy suchymi liśćmi, które są w zasięgu ognia. Czyli no jednym z takich najgorszych scenariuszy, które możemy sobie wyobrazić, to jest na przykład jakieś wycięte drzewo czy powalone drzewo z drobnymi gałązkami w pobliżu jakichś suchych, stojących młodych drzew, które dadzą ogniowi drabinę i on wtedy wejdzie w korony drzew, bo to prowadzi do pożarów całego drzewostanu. I to jest taki element niebezpieczny, aczkolwiek ten poziom zagrożenia powodowany przez martwe drewno tego typu spada z czasem. On jest najwyższy tam przez 2, 3, 4 pierwsze lata po zamarciu drzew, a potem to drewno staje się coraz bardziej wilgotne i coraz mniej jest właśnie tych takich drobnych, łatwopalnych elementów. Same na przykład duże drzewa, już kłody takie leżące od paru lat na glebie nie przyczyniają się do wzrostu zagrożenia pożarowego. One zwiększają tak zwany ładunek ogniowy, czyli jeżeli pożar wybuchnie i będzie na tyle wysoka temperatura, że to drewno w tych kłodach mimo swojej wilgotności jakoś się zapali, to rzeczywiście będzie trudniej taki pożar zgasić. Natomiast jeżeli będzie to tylko taki pożar powierzchniowy, to on się najczęściej tylko przesuwa wzdłuż takiej kłody. Ona jest osmalona, ale ona nie zajmuje się ogniem. Czyli, tak jak powiedziałem, martwe drewno to wielkowymiarowe, zwiększa ładunek ogniowy, natomiast niekoniecznie zwiększa palność lasu, niekoniecznie zwiększa ryzyko powstania pożaru. Dziękuję za odpowiedź. Tutaj bardzo precyzyjne pytanie od pana Karola. Co pan sądzi o tym, że gdyby zostawić Puszczę Białowieską jako park narodowy, powstałaby prawie lita grabina, dlatego że grab całkowicie dominuje podszyt? Nie mogę się zgodzić z tym stwierdzeniem.
Ponieważ nawet GRAP ma swoje pewne ograniczenia i nawet przy takich suszach, jak w tej chwili mamy, jeszcze nie obserwujemy na przykład masowego zarastania grabem olsów, więc wierzę, że są takie siedliska leśne, gdzie grab nie ma szansy zdominować lasu. Natomiast jeśli chodzi o grądowe drzewostany, to obserwujemy rzeczywiście wzrost udziału grabu, obserwujemy jego ekspansję, natomiast obserwujemy ją dopiero od gdzieś lat 50. XX wieku. I w skali cyklu życiowego lasu, czyli kilkuset lat, naprawdę nie stawiałbym takiej hipotezy, że za 100 lat cała Puszcza Białowieska będzie się składać wyłącznie z grabów. Na tym się już potknął nie jeden wielki uczony. Na przykład profesor Paczowski w swojej książce Lasy Białowieży pisał, że jego zdaniem grądy za kilkadziesiąt lat będą bezlipne, bo w latach 30., jak tu był profesor Paczowski, on generalnie w grądach spotykał tylko stare lipy, prawie nie było odnowienia tego gatunku. A potem od lat 50. mieliśmy ekspansję lipy i to jest gatunek, który no, współcześnie tam gdzieś lokalnie potrafi nawet dominować w tych drzewostanach grądowych. A z drugiej strony też Paczowskiemu przypisuje się takie stwierdzenie, że on napisał czy powiedział, że tajga idzie, bo widział ekspansję świerka na początku XX wieku. Jak widać po 100 latach, sytuacja jest zupełnie odwrotna i my się martwimy, czy świerk tu przetrwa w jakichś takich większych ilościach. Myślę, że grab nie jest tu wyjątkiem i że jego losy też w dużym stopniu zależą od rozwoju sytuacji, rozwoju klimatu. Dziękuję bardzo. Tym razem pan Jacek pyta o ocenę działalności świętej pamięci ministra Szyszki. Rozumiem, że chodzi głównie o gospodarkę leśną, ale też pewnie w kontekście puszczy to pytanie mogło być zadane. Uważam, że no, decyzje podjęte przez ministra Szyszkę były błędne i szkodliwe dla Puszczy Białowieskiej. Nie będę tego rozwijać. Dobrze, rozumiem. Tutaj pytanie tym razem od Szymona. Czy powinniśmy chronić procesy naturalne, czy konkretne gatunki? Nie widzę konfliktu między tymi dwoma celami. Uważam, że w takim obiekcie jak Puszcza Białowieska jest miejsce dla obu tych podejść. Procesy naturalne, ochrona procesów naturalnych, powinna być stosowana na całym obszarze puszczy jako zasada i później lokalnie powinno się robić odstępstwa w celu ochrony na przykład konkretnych gatunków. Czyli tak jak wspomniałem już na przykład w trakcie wykładu, jeżeli mamy jakiś płat takiego zbiorowiska, które chociaż trochę przypomina Dąbrowę Świetlistą, to absolutnie nie ma przeciwwskazań przeciwko temu, żeby taki płat utrzymywać przez, nie wiem, wypas, wykaszanie i tak dalej. Mówimy o jakimś tam ułamku procenta Puszczy Białowieskiej, który trzeba by chronić w sposób czynny, właśnie nakierowany na konkretne gatunki. Więc ja uważam, że to pytanie w ogóle jest źle sformułowane. Nie powinniśmy pytać, czy procesy, czy gatunki, tylko
jak najlepiej pogodzić te dwa podejścia, bo moim zdaniem one są do pogodzenia. Dziękuję bardzo. Z kolei Agnieszka pyta, czy stosuje się małą retencję, by zapobiec ewentualnym pożarom w puszczy? Tak, w Puszczy Białowieskiej na przełomie wieków dość intensywnie były prowadzone zabiegi z zakresu właśnie budowy różnych obiektów małej retencji, jakieś blokowanie odpływów, robienie takich stopni spowalniających i tym podobne. I te obiekty, no niestety część z nich uległa zniszczeniu, czy rozmyciu przez wody, czy zostały rozkopane przez bobry, część nadal istnieje. Natomiast problem, z którym się obecnie borykamy, to nie jest tylko kwestia, że nie jesteśmy w stanie zatrzymać wody. Tej wody po prostu nie ma. Jak nie padają deszcze, to nie mamy czego zatrzymywać. I to jest największy problem. Natomiast z pewnością każdą kroplę wody w puszczy należy próbować zatrzymać i o ile się orientuję, również w tym roku Lasy Państwowe mają w planach budowę kolejnych obiektów związanych z małą retencją. Tylko mówię, co one dadzą, jeśli nie będzie padał deszcz? To prawda. Jeszcze mam kilka minut, więc pytanie od Jana. Jeśli zmiany klimatu spowodują odejście z drzewostanu puszczy gatunków iglastych na rzecz liściastych, to jak to wpłynie na żyjące tam gatunki zwierząt albo na grzyby czy porosty? Oczywiście ten wpływ będzie bardzo silny. I jakby no jest to oczywiste, jest bardzo dużo gatunków, na przykład grzybów, owadów, związanych konkretnie ze świerkiem czy z sosną. Bardzo wiele z nich nie ma żadnych alternatywnych gospodarzy. Więc taka przebudowa, naturalna przebudowa składu gatunkowego puszczy, jeżeli by doprowadziła do całkowitego zniknięcia tych gatunków, z pewnością spowoduje zubożenie puszczy o te gatunki. Z drugiej strony, jeżeli zakładamy, że pozwalamy działać procesom naturalnym, no to możemy założyć, że w puszczy pojawią się też nowe gatunki drzew, co prawda no nadal liściaste. Chociażby buk wykazuje tendencję do takiego spontanicznego rozprzestrzeniania się w puszczy. I więc przybędą nam inne gatunki drzew, przybędą nam inne organizmy. Jest to jakiś proces naturalny i nie sądzę, żebyśmy byli w stanie na przykład sztucznie w dłuższej perspektywie czasowej utrzymać na siłę na przykład świerki w takich ilościach i w takim zróżnicowaniu wiekowym, żeby utrzymać różnorodność biologiczną organizmów z nimi związanych. Obawiam się, że zmiany klimatu wymuszą takie zmiany w składzie gatunkowym drzewostanów i wymuszą zmiany w różnorodności biologicznej. Musimy się z tym pogodzić. To jeszcze pytanie od pana Marka, tym razem, czy według pana profesora obecne kryteria wprowadzania zakazu wstępu do lasów są wystarczająco rygorystyczne ze względu na obecne, jeżeli biorąc pod uwagę suszę? Decyzja o zakazie wstępu jest podejmowana indywidualnie przez każdego nadleśniczego na podstawie zagrożenia pożarowego. Głównie chodzi o wilgotność ściółki w danej strefie zagrożenia pożarowego i myślę, że przy zdroworozsądkowym podejściu gospodarza, a no, leśnicy są osobami wykształconymi i często, jeżeli to jest nadleśniczy, to oczywiście jest to osoba również doświadczona. Myślę, że te kryteria, które istnieją, są w pełni wystarczające. I jeśli jakiś błąd jest popełniany, to jest to błąd ludzki, a nie wynikający z kryteriów.
Jasne, bardzo dziękuję panu profesorowi. Czas już nam się kończy, więc podziękuję już za wykład, i za pytania, i za czas. I jeszcze raz przeproszę i pana profesora, i wszystkich uczestników, których dzisiaj w tym szczytowym momencie było ponad 230 osób, za te początkowe problemy techniczne, które trochę były jakby poza naszą możliwością naprawienia. I chciałbym od razu zachęcić wszystkich do kolejnego webinaru, który będzie za tydzień. Za tydzień, również w czwartek o godzinie 18:00, i tym razem pani profesor Ewa Bińczyk będzie mówiła o klimatycznych korektach kapitalizmu w dobie pandemii. To już zapraszam za tydzień. Teraz jeszcze raz dziękuję. Jeśli można, to jeszcze też podziękuję bardzo panu za opiekę techniczną i wszystkim państwu za uwagę. Mam nadzieję, że ten wykład wzbogacił państwa wiedzę i pomoże w wyrobieniu własnego stanowiska na temat Puszczy Białowieskiej ochrony. Bardzo dziękuję. Dziękuję jeszcze raz. Wszystkiego dobrego. Dobrej nocy. Dobranoc.